Następne zadanie, więc tak. W warunkach izotermicznych prężność par nasyconych metylobenzenu oraz 1,2-dimetylobenzenu wynoszą odpowiednio tyle. Jeśli wiesz, że w tych warunkach temperatury pod ciśnieniem pół atmosfery układ wrze, ustal skład cieczy i pary. Układ charakteryzuje się pełną mieszalnością. OK, zanim zaczniemy rozwiązywać to zadanie, to najpierw może warto byłoby wiedzieć, w jaki sposób, za pomocą jakiego wykresu możemy przedstawić tutaj tę zależność. Przede wszystkim z treści zadania widzimy, że znamy ciśnienia, a chcemy ustalić, jaki jest skład cieczy i pary. W takim, bądź razie ten nasz wykres musi być wykresem ciśnienia od ułamków molowych. Kolejna kwestia. Wiemy, że to jest układ, w którym mamy pełną mieszalność, a w układach ciśnienia od składu pełną mieszalność przedstawia się w taki sposób. Natomiast tutaj od gazu mamy linię zakrzywioną. W tym zadaniu interesuje nas, jaki jest skład cieczy oraz jaki jest skład pary, gdy ciśnienie jest równe pół atmosfery. No więc należy narysować linię poziomą w miejscu, gdzie mamy pół atmosfery, no i w miejscach, gdzie linia pozioma. Przecina się chociażby z gazem, no to odczytujemy tutaj skład gazu. Natomiast tutaj, gdzie mamy linię odnoszącą się do cieczy, odczytujemy skład cieczy. No to może tak. Skupmy się najpierw nad obliczeniem składu cieczy. Żeby obliczyć skład cieczy, to po pierwsze na pewno przyda nam się prawo Daltona, a oprócz tego przyda nam się jeszcze prawo Raulta. W układzie mamy metylobenzen i 1,2-dimetylobenzen, dlatego. Właśnie stąd tutaj te oznaczenia. M to jest metylobenzen, 1, 2, no to jest ten drugi związek, nie? To jest standard. Zawsze jeżeli mamy układ, w którym mamy ciśnienie i skład, to do obliczenia składu cieczy potrzebujemy zawsze prawo Daltona i prawo Raulta. I w następnym kroku te prawa trzeba ze sobą połączyć. To znaczy, w miejsce tego wstawimy tę zależność, natomiast w miejsce tego tę zależność. Mamy dwa składniki. Metylobenzen i 1,2-dimetylobenzen, które wzajemnie się uzupełniają do jedynki, do 100%. Jeżeli na przykład metylobenzenu mielibyśmy 70%, no to resztę, czyli 30%, stanowi ten drugi związek. A skoro tak, to spokojnie to możemy zastąpić przez taką zależność, że to jest 1 minus ułamek molowy metylobenzenu. Po wymnożeniu tego nawiasu otrzymałem tutaj to, co mamy w tym miejscu. Chcemy się dostać na samym początku, tak jak powiedziałem, do ułamka molowego, więc musimy teraz tylko to tak poprzekształcać, żeby otrzymać ułamek molowy. Dlatego wszystko to, co ma ułamek molowy, przerzuciłem na jedną stronę równania, natomiast resztę wielkości na drugą stronę. W kolejnym kroku ułamek molowy, jak widzisz, nam się powtarza, więc wyrzuciłem go przed wspólny nawias i dzielimy układ obustronnie przez ten nawias, dzięki czemu, jak widzisz, otrzymaliśmy wzór na ułamek molowy w cieczy. I tutaj są już wielkości wszystkie, które znamy z treści zadania, no bo ciśnienie całkowite wiemy, że ma wynosić pół atmosfery, natomiast ciśnienia parcjalne par nasyconych znamy z treści zadania i też są one w atmosferach, więc wystarczy tylko podstawić te wielkości do tego wzoru i wyszło mi, że ułamek molowy metylobenzenu w momencie, kiedy ciśnienie całkowite jest równe pół atmosfery wynosi aż 92%, 0,92 całości, nie? To jest ułamek molowy. Skoro tyle mamy metylobenzenu, to znaczy, że resztę do jedynki stanowi 1,2-dimetylobenzen. Dlatego możemy właśnie napisać to w taki sposób i wstawiamy w to miejsce to, co obliczyliśmy. Wyszło mi, że resztę, czyli tyle, 7,5%, gdyby podać tę wartość w procentach, to właśnie tyle by to było równe, wynosi tyle. No, ok, jeżeli chodzi o skład cieczy, mamy. No to teraz zajmijmy się składem pary. W jaki sposób można obliczyć skład pary? Jeżeli chodzi o opary, o gaz, no to do tego celu należy wykorzystać prawo Daltona. No właśnie, należy skorzystać z tego wzoru. Wiem, że może teraz taki szybki przeskok, ale z tym już się spotkałeś. Przecież wielokrotnie mówiłem, że jeżeli chcesz obliczyć ciśnienie jednego ze składników, no to wystarczy, że znałbyś tylko ułamek molowy w gazie i wymnożył to razy ciśnienie całkowite, prawda? Mówiłem tak. Mówiłem, że właśnie w taki sposób można to zrobić. Więc przekształcając teraz ten wzór, Otrzymujemy coś takiego. Powiedziałbym, że to jest właśnie ta druga postać tego wzoru. No więc teraz, korzystając z tego wzoru, możemy w zasadzie podstawić dane, no bo ciśnienie całkowite znamy to jest pół atmosfery. Natomiast jeżeli chodzi o ciśnienie metylobenzenu, jak je można obliczyć? No, można skorzystać z prawa Raulta. Tak więc wstawiłem w to miejsce to ułamek molowy w cieczy znamy, Prężność par nasyconych. Znamy z treści zadania. Wyszło mi, że w gazie ułamek molowy metylobenzenu będzie jeszcze większy niż w cieczy. Co to oznacza? Skoro w gazie będziemy mieli więcej metylobenzenu niż w cieczy, to znaczy, że metylobenzen bardzo łatwo odparowuje, znacznie bardziej, w związku z czym tego metylobenzenu będziemy mieli więcej niż w cieczy. Jeśli natomiast chodzi o 1,2-dimetylobenzen, no to będzie to reszta, czyli uzupełnienie do jedynki tej wartości, więc będzie to tyle. Następne zadanie. W warunkach izotermicznych prężność par nasyconych substancji A i B wynoszą odpowiednio, no właśnie, tyle i tyle. Oblicz ciśnienie całkowite i skład mieszaniny cieczy w momencie, gdy ułamek molowy substancji A w fazie gazowej jest równy, tyle. Układ charakteryzuje się pełną mieszalnością. OK, no więc teraz już chciałbym, żebyś zapamiętał po kolei, jak należy tego typu zadania rozwiązywać, czyli schemat, krótko mówiąc. Pierwsze, to oczywiście trzeba zacząć od wykresu. Jeżeli mamy układ, w którym mamy pełną mieszalność, a dodatkowo musi być to wykres ciśnienia od składu, to znaczy, że ten wykres musi wyglądać w taki sposób, czyli ta linia odnosząca się do cieczy musi być linią prostą, natomiast ta od gazu musi wyglądać w taki sposób. To jest pierwsza rzecz. Wykres już mamy. Teraz nanieśmy na wykresie to, co wiemy z treści zadania. Znaczy się, część rzeczy już nanieśliśmy, chociażby prężności par nasyconych. To już nanieśliśmy, ale teraz chciałbym jeszcze, żebyśmy umieścili tutaj ten ułamek molowy. W tym zadaniu mamy obliczyć ciśnienie całkowite, to znaczy, ile wynosi to ciśnienie w momencie, gdy ułamek molowy gazu jest równy 0,35. Dodatkowo mamy jeszcze obliczyć, ile wynosi wówczas ułamek molowy w cieczy. Jeżeli masz układ ciśnienia od składu, no to na pewno przyda nam się prawo Daltona i prawo Raulta. W prawie Daltona, tak jak widzisz, mamy tutaj ciśnienie całkowite, czyli to, co mamy obliczyć z treści zadania. Dlatego w kolejnym kroku w miejsca tych ciśnień parcjalnych wstawimy te wielkości wynikające z prawa Raoult'a. Tak zrobiłem, to mamy tutaj, natomiast piętro niżej wstawiłem w miejsce tego, wstawiłem, że jest to równe 1 minus ułamek molowy substancji A. Z tego wzoru moglibyśmy obliczyć ciśnienie całkowite, czyli to, co nas właśnie pytają w treści zadania, ale żeby to zrobić, musielibyśmy znać ułamek molowy w cieczy. A tego niestety z treści zadania nie znamy. Z treści zadania znamy ułamek molowy, ale w gazie. Skoro znamy ułamek molowy w gazie, no to no trzeba wykorzystać tą informację, prawda? Sprawa Daltona wiemy, że możemy napisać, że ciśnienie składnika A jest równe ułamkowi molowemu tej, tej substancji razy ciśnienie całkowite. I po przekształceniu tego otrzymujemy coś takiego. To znamy z treści zadania, ciśnienie całkowite chcemy obliczyć tego nie znamy. Ale spokojnie, w te miejsca tutaj możemy wstawić te zależności między innymi na sprawa Raulta. Dlatego tak zróbmy. miejsce ciśnienia składnika A wstawiamy tę zależność wynikającą z prawa Raulta. Natomiast jeżeli chodzi o ciśnienie całkowite, no to tutaj wyprowadziliśmy już wzór na ciśnienie całkowite, też wstawmy w to miejsce. I teraz zwróć uwagę co znamy, a czego nie znamy. To Znamy z treści zadania jest równe 0,35. Jeżeli chodzi o prężności par nasyconych, też znamy z treści zadania, czyli to, to i to znamy, natomiast ułamek molowy w cieczy spokojnie możemy już w takim bądź razie obliczyć, no bo to będzie nasza jedyna niewiadoma. Więc wystarczy tylko przekształcić to równanie i dostać się właśnie do XA, czyli do ułamka molowego w cieczy. Z tego powodu to równanie. Wymnożyłem razy to, co mam w mianowniku, i otrzymałem to, co mam tutaj. Zamiast przekształcać takie suche oznaczenia, no to może wstawmy tutaj już konkretne wartości, tak żeby łatwiej się później prowadziło obliczenia. Więc za y_a, czyli za ułamek molowy w gazie, wstawiamy 0,35. Prężności par nasyconych substancji a jest równa tyle, natomiast substancji b jest równa tyle. Następnie ten nawias musimy wymnożyć razy 0,35 i otrzymaliśmy to. Jedyną niewiadomą tutaj już jest ułamek molowy w cieczy, więc poprzekształcałem tak równanie i otrzymałem, że ułamek molowy substancji A jest równy tyle. A skoro substancji A jest równy tyle, to znaczy, że resztę do jedynki stanowi substancja B. Dobra, skład cieczy już mamy, czyli połowę tego zadania udało nam się obliczyć. Teraz musimy wrócić do tego wzoru. Na ciśnienie całkowite, no i dokończyć obliczenie ciśnienia całkowitego. Jedynej wielkości, której tutaj nie znaliśmy, to był ułamek molowy w cieczy, no ale teraz już nam się udało to obliczyć, więc tylko wystarczy wstawić dane i dokończyć obliczenia. Ciśnienie całkowite jest równe tyle.